Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. i dzisiaj pokażę Wam jak wyglądało przechodzenie legendarnego lochu na każdej mojej postaci, dlatego że teraz niestety byłem na wyjeździe 2 dwa tygodnie, 2,5 dwa tygodnia w sumie, no i ten legendarny loszek, no nie było mnie w domu w trakcie trwania tej edycji, nie mogłem Wam robić filmów, nie mogłem Wam robić streamów, natomiast oczywiście na każdej postaci ogrywałem ten legendarny loch w wolnej chwili, no i dzisiaj Wam to zaprezentuję. Oprócz tego na początku pokażę Wam, w zasadzie opowiem, pokażę screena, skąd wynika takie przerwy u mnie na kanale, właśnie no teraz tak naprawdę nie było filmów dość długo. Tak samo, jeżeli chodzi o streamy, to też ich nie było, albo jest ich bardzo mało. To już wszystko wyjaśniłem, ale dzisiaj również wam pokażę. No i na sam koniec filmu giveaway z okazji, oczywiście, wrześniowego używania kodu. Tak jak co miesiąc mamy giveaway, e za to, że używacie kodu twórcy na stronce homesyfigamenet. no to już ten giveaway miał być tydzień temu. Natomiast mówię, nie było mnie w domu, wróciłem dopiero wczoraj wieczorem, więc nagrywamy go dzisiaj. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie, do. Klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jak tam Wam poszła ta edycja legendarnego Lochu. Jestem bardzo ciekaw, czy udało Wam się zdobyć wszystkie itemki, czy może akurat broń, czyli to, co tak naprawdę wszyscy chcą. No, generalnie, jak ta edycja Wam poszła, jestem, mówię, bardzo, bardzo ciekaw. Dobrze, jeżeli chodzi o moje tłumaczenia, to tutaj mam screena. To są, no, może nie tyle, co tłumaczenia, tylko po prostu chciałem Wam powiedzieć skąd to wynika. Ja ogólnie takie oświadczenie nazwijmy to, wysłałem na Discorda, to już było miesiąc temu, jak widzicie 11 września, no jeżeli chodzi o kartę społeczność, to również tam to wkleiłem, no ale też chcę Wam na filmie pokazać. To sobie można zatrzymać, przeczytać, ja tutaj nie będę się rozwodził, nie będę tego czytał. W skrócie zbliża mi się przeprowadzka, zbliża mi się przeprowadzka powiedzmy już do swojego mieszkania, więc no z tego to wynika. Teraz jest dużo ogarniania, w związku z tym ja też mam dużo wyjazdów do swojej dziewczyny, z którą Powiedzmy, zamieszkamy już tak naprawdę ze sobą, jak już ta przeprowadzka dojdzie do skutku. Więc wtedy te wyjazdy mi się skończą. No i jakby. No wtedy już będę mógł się zająć w 100% kontentem Szczerze mówiąc jest mi to, w sensie było mi to Teraz to odczuwam, było mi to potrzebne Bo jednak po tym 3,5 roku można by powiedzieć Po tych 3,5 3 latach, o może w ten sposób Ogarniania tego kontentu z Shake'sa niemalże dzień w dzień dla Was Codziennie praktycznie coś tam nagrywałem Myślałem co nagrać, przygotowywałem się i tak dalej No to taka przerwa była mi potrzebna I teraz już jestem głodny powrotu Szczerze mówiąc jestem głodny powrotu Chcę już dla Was tworzyć znowu filmy tak jak wcześniej z taką częstotliwością skupić się na tym 100%. No i właśnie było mi to potrzebne. Ile to jeszcze potrwa, taka powiedzmy, mniejsza aktywność? Myślę, że około miesiąca. Od dzisiaj około miesiąca. Jak się już przeprowadzę, jak już sobie wszystko tam ogarnę, poustawiam, no to wtedy wrócimy do takiego kontentu. No i wtedy już streamki będą niemalże codziennie, będą filmy, wszystko będzie na bieżąco, nic już nie będzie, powiedzmy, opuszczane. Tak jak ostatnio, niestety, ta beta necromancera, nie mogłem wam nic z tego nagrać, bo mnie po prostu nie było w domu. No i tyle, to tak w dużym skrócie, jestem już ogłodny, no i spokojnie, nie znudził mi się kanał, nie znudził mi się szejk, za nic takiego, mam po prostu teraz inne rzeczy na głowie, no ale to już niedługo się skończy, niedługo wrócimy do aktywności. Można sobie przeczytać, jeżeli ktoś ma ochotę, można sobie zatrzymać, ja to w tym momencie wyłączam, tutaj sobie może zmienimy na statystyki, bo chcę wam to też pokazywać, troszeczkę sobie tutaj zmniejszy, żebyście widzieli, no i dobrze, lecimy od mojej pierwszej postaci, lecimy od mojej pierwszej postaci, jest nią palady, no i tutaj na Paladynie w ogóle chyba na każdym koncie się przebrałem to znaczy na każdym końcu zmieniłem wszystkie itemki na nowe, no i jeżeli chodzi o Paladyna, no to tutaj temki po około 618, 620 jak sami widzicie, no i wszystko zostało zmienione, ja tutaj w ogóle pozmieniałem sobie wygląd już na tych kontach, żeby to jakoś do siebie pasowało, no ale tak wyglądały statystyki jeżeli chodzi o mojego Paladyna 25 razy, ogólnie ja głównie jeżeli chodzi o legendarny Loch to robiłem Ultimate, no bo wiadomo jest to oszczędność czasu ja też robiłem, no byłem na wyjeździe, więc robiłem jak mogłem robiłem jak miałem wolną chwilę i tak dalej, no ale na każdym koncie raczej głównie robiłem właśnie Ultimate no i tutaj mamy 25 razy, mamy ponad miliard golda zarobionego. No i oczywiście cały paladyn został przebrany. Całe tutaj EQ zostało zmienione. No i mamy świeże i pewnie kolejny raz zmienię dopiero na właśnie kolejnej edycji legendarnego lochu, która będzie pewnie jakoś no myślę, że na Boże Narodzenie wiadomo, w okolicach Bożego Narodzenia. W ogóle jeżeli chodzi też o jakieś tam o EU8 przede wszystkim, bo teraz już niedawno wyszło EU7. Też by wypadało coś nagrać na ten temat. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o EU8 no to w dalszym ciągu mam w planach tam startować, mam nadzieję, że mi się to nie zgra jakoś właśnie z momentem stricte przeprowadzki, czyli tam wiecie, przenoszenia rzeczy i tak dalej. No ale E8 to będzie właśnie fajny yy, powrót do kontentu shakesowego. Chciałbym, żeby na starte E8 już to było jakby ogarnięte wszystko, żebym ja już był w nowym mieszkaniu i żebym po prostu mógł na pełnej zacząć na tym serwerze tworzyć dla was kontent no i wrócić do tego wszystkiego. To jest takie moje mini marzenie w tym momencie. Mam nadzieję, że datami jakoś się to zgra. Dobrze, jeżeli chodzi o zwiadowce, zwiadowce Również całego przebrałem w ogóle z nazwiadowcy tutaj zmieniłem broń. W ogóle muszę ze zwiadowcy nagrać odcinek z klikania lochów, bo już dawno tego nie robiłem. No, ale jak widzicie, wszystkie itemki około 500 statystyk jeżeli chodzi o broń, oczywiście razy 2 wiadomo, czyli tam 1000 około. No i tak się prezentują statystyki, jeżeli chodzi o zwiadowce 15 razy tylko zrobiłem, więc na zwiadowcy nie za dużo, no ale przebrałem całą postać, jak widzicie, zarobiłem prawie 700 milionów golda no i tak po prostu to wygląda. Lecimy dalej, teraz tutaj co chwilę muszę operować. Tu obs tutaj postaciom No i mamy Magusia. Na Magusiu, z tego co pamiętam, też chyba wszystko zmieniłem, jak się nie mylę. Tak, dokładnie. Wszystko po 900. Tutaj tak samo brońka. No i statystyki pewnie Was ciekawią z Magusia. Golda nie zarobiłem za dużo. W sensie ja nie robiłem w ogóle tak jak w poprzednich edycjach. Nie robiłem w ogóle na tym Magu przejść pod golda, czyli wiadomo, otwierania wszystkich skrzynek, wchodzenia wszędzie i tak dalej. No bo po prostu nie miałem na to czasu, nie myślałem o tym, no ale mimo wszystko prawie 280 statystyk, 280 podstaw z tego legendarnego lochu zarobiłem. Mamy 24 przejścia na tym magusiu. No i tak to wyglądało. Wiadomo, ten gold, który jest pokazany tutaj w statystykach, nie odnosi się do sprzedanych itemków. Teraz były w ogóle strasznie to kombo zrobili mocne, bo jak startował legendarny loch, to był event wiedźmy, potem w kolejny weekend też był event wiedźmy. Więc, więc można było tych itemów bardzo dużo sprzedawać No i z tych itemków też na pewno trochę tych statystyk się uzbierało. W każdym razie tak to wyglądało na Magusiu Tak to się tutaj prezentuje no i generalnie tyle, generalnie tyle, jeżeli chodzi o tą postać Teraz mamy wojownika, wojownik już w ogóle 456 poziom Też się tutaj zbliżamy już do klikania lochów. Niedługo te, to klikanie lochów będzie, myślę, że jakoś do końca roku koniec stopowania na tym wojowniku myślę, że w okolicach 470 levela W każdym razie, no jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj nie mam zmienionej broni, natomiast bronie mam dwie. Mam taką broń, która ma górny 1400, no i tutaj mam taką, która ma 1500. I chyba tą 1500 sobie założę. Jeszcze tego nie zrobiłem, nie śpieszy mi się nigdzie. No bo mówię i tak tutaj stopujemy Lochy, ale dwie brońki mi poleciały i którąś będę chciał pewnie założyć. W sumie to nawet chyba teraz to zrobię. No te rozrzuty nie są wybitne, jak sami widzicie. No, ale myślę, że możemy to zrobić. Runki nie muszę zmieniać. Do toalety nie wrzucam, bo to jest broń, więc odzyskujemy sobie no, zrobimy tak ulepszamy sobie tutaj razy 10 niech to będzie ok, ulepszyło się, zamienimy sobie, zmienimy wygląd w ogóle, żeby to pasowało do setu. Ostatnio mam straszną manię, żeby ten set był ładny, żeby to wszystko pasowało i tak dalej. W ten sposób no i od razu za pamięci zaczaruję no i brońkę, jak widzicie, mamy też zmienioną, więc wojownika generalnie też całego przebrałem. Jeżeli chodzi o statystyki na tym wojowniku, to lecimy dalej, no tutaj też 24 razy, tak samo jak na Magu jak widzicie, zarobiliśmy 2 miliardy 111 milionów golda, więc też bardzo dużo no i co, i tak to po prostu się jeżeli chodzi o Wojownika prezentowało ja to tak na szybko przelatuję, natomiast wiadomo, można sobie zatrzymać, można bardziej prześledzić jeżeli chodzi o Bardzika no to tutaj również wszystko chyba przebrane, jak dobrze pamiętam, dokładnie wszystkie itemki po 700, wszystko ładnie zrobione, mamy również zmieniony wygląd, no ale jak widzicie Wszystkie świeże itemki z tego legendarnego lochu. No i tutaj na bardziej, jeżeli chodzi o statystyki... No, to 27 razy zrobiony ten legendarny loch. Tutaj, jak widzicie, próba z najlepszym podejściem dwójeczka, czyli się tylko raz odrodziłem. Niestety, nie udało mi się na raz zrobić całego lochu. No, szkoda, trudno. W poprzednich edycjach się zdarzało, że w ogóle nie musiałem używać grzybów, tutaj nie bardzo. Natomiast, no, mimo wszystko, niezłe są te statystyki. Ja też się nie skupiłem, wiecie. Ja to robiłem na szybko, co już powiedziałem, aż tak się nie przejmowałem tym, więc, no, tutaj tak to wyglądało. No i jeżeli chodzi ogólnie o. Powiedzmy, no mówię statystyki, no to tak samo. Prawie 220 podstaw z samego Golda, 27 przejść. No i właśnie tak wyglądało to na bardziej. Więc też sporo razy w ogóle teraz do mnie dociera, że ja bardzo dużo ogólnie zrobiłem tych przejść. No ale to dzięki temu, że jest ten ultimate, w czasie jednego przejścia robimy 3, więc no po prostu wiadomo. Szybciej to idzie, zdecydowanie szybciej to idzie. Robiłem też jakieś zwykłe podejścia, nie robiłem samych ultimate'ów. Też jakieś tam pojedyncze zwykłe się zdarzyły. No ale głównie właśnie cisnąłem sobie te ultimate. Dobra, więc bardziej tak wygląda, lecimy dalej. Teraz mamy naszego łowcę demonów. Łowca demonów już 425 level. Też tutaj z tego co pamiętam wszystko pozmieniane. Dokładnie po około 660 niecałych statystyk. Mamy w tym momencie brońkę również zmienioną, wszystko poulepszane razy 10. No i co? Jeżeli chodzi o łowce demonów, jak to tutaj wyglądało? Również 27 razy. Co ciekawe zrobione. Mamy 1,5 miliarda golda zarobionego. No i tyle. Po prostu no, nic tutaj chyba więcej ciekawego nie ma. Mamy Ile ubiłem potworów, ile zdobyłem epików 102, no ale to są takie mniej, powiedzmy, istotne statystyki. No i jest nasz zabójca. Można powiedzieć, że nasza druga wisienka na torcie po Magusiu. Mamy zabójcę 522 level. Na zabójcy w ogóle masa broni. Zobaczcie, tutaj dwie bronie mam nowe. Tutaj tak samo jeszcze tą broń mam, więc no sporo mi tych broni naprawdę poleciało, jeżeli chodzi o tego zabójcę sporo jakichś tam legend jeszcze mi zostało dla pachołków do zmiany, ale na początku będę to wrzucał do kibla, żeby wiadomo, codziennie sobie manę bustować, no i dopiero będę ubierał pachołki, natomiast jak sami widzicie, tutaj mamy to porobione w ten sposób, tu w ogóle mam już niektóre itemki poulepszane razy 20, tu widzę, że brońka razy 17, możemy ją ulepszyć razy 18, żeby to nie było tak rozbalone. no ale właśnie, tu zacząłem sobie już powolutku razy 20 ulepszać itemki, tak po prostu, żeby było bez jakiegoś większego powiedzmy sensu, no a, a tu tutaj klaty nie zmieniłem, ok, w ogóle zobaczcie to też jest ciekawostka, można by powiedzieć, bo jak spojrzycie na moje statystyki właśnie z zabójcy, no to zrobiłem na nim najwięcej razy ten legendarny loch, zrobiłem 31 razy, więc to jest bardzo, bardzo dużo zarobiłem 340 podstaw z samego golda z tego legendarnego lochu, więc też sporo, natomiast no niestety nie udało mi się zdobyć klaty klata mi po tych 31 przejściach nie poleciała, słabiutko no ale trudno, najwyżej się ją zmieni w kolejnej edycji, to nie jest jakieś tam wiecie, strasz Fajne, że te dwie bronie minowe poleciały, bo to też jest na duży plus. No ale właśnie, tutaj niestety nie udało mi się zmienić klaty. Klata jest stara, no ale to jest 40 statystyk na itemku. Czy to jest dużo? No oczywiście, że nie. To nie jest jakoś tam bardzo dużo. Zwłaszcza na tym etapie, jak już mamy takie statystyki więc z tym można powiedzieć, że jest luz, no i tyle tyle jeżeli chodzi o moje jakieś tam statystyki z legendarnego lochu, jak ja wam robiłem filmik o legendarnym lochu to mówiłem wam, że dochodzą tylko bronie natomiast nie, nie do końca, oprócz broni doszły nam jeszcze no tutaj wiadomo, mamy tą kostkę, mamy tutaj tą brońkę wojownika, która mi się bardzo podoba, mamy tarczę natomiast jeszcze nam doszedł tutaj pasek, jeszcze nam doszły buty i co nam jeszcze doszło i chyba jeszcze jedna rzecz, i chyba to, tak? to jest nowość, już powiem wam szczerze, że nawet nie pamiętam ale tak, wydaje mi się, że tak doszły nam właśnie buty, dos doszedł nam ten pasek i doszedł nam po prostu wisiorek, więc oprócz broni w tej edycji doszły no, doszła tarcza, doszły bronie dla każdej klasy postaci i jeszcze trzy nowe rzeczy więc sporo naprawdę tego doszło a ja wam mówiłem tylko o broniach, bo totalnie zapomniałem że jeszcze te trzy nowe rzeczy również dodadzą także fajnie, bo aż sześć a tak naprawdę 7, bo jeszcze tarcza nowych itemków podczas tej edycji nam doszło i są one naprawdę ładne te buty są fajne, paseczek mi się bardzo podoba, takie złote wstawki, tutaj ten byk i tak dalej, to jest chyba byk w ogóle. Yy, ładne, generalnie ładne, jeżeli chodzi o brońkę Tom Wojownika, no to wygląda tak, jeżeli chodzi... To wam mogę w sumie pokazać na jakiejś tam walce, powiedzmy, no ale tu wiadomo. No, brońki, jeżeli chodzi o animację wojownika, no to nie jest jakieś tam wow, to jest po prostu bicie, ale no wygląda ta brońka fajnie. O, ja akurat przegraliśmy. Jeżeli chodzi o broń Maga, to ona w ogóle to jest taka kostka, zaraz wam tutaj, a może ją na chwilę założę po prostu. Mam tutaj jakąś zwykłą, bo też mi trochę tych broni poleciało na Magusiu. Powiedzmy, polecimy na jakieś tam, no na 50. pozycję, nazwijmy to, chociaż nie, bo tutaj nie chciałbym przegrywać. Zawalczmy sobie z Dawalonem, chociaż nie wiem, czy ja nie przegram. Tam. Jest taka możliwość, ale wydaje mi się, że nie. No tak wygląda w każdym razie animacja. Mamy taką kostkę, rzucamy taką animacją. No ta brońka bardzo ładna. Ta brońka również ładna, dlatego Magusia, podoba mi się. Fajnie to wygląda. Generalnie fajnie to wygląda. Myślę, że to będzie gorzej w praktyce, ale ta brońka również ładna. No i jeżeli chodzi jeszcze o łuk, to ja nie wiem czy ja go mam, szczerze mówiąc zmiana wyglądu, nie nie mam tego nowego łuku chyba nigdzie chyba, że czekajcie, a może na łowcy demonów mam gdzieś, o mam, dokładnie dobra, to tutaj też możemy polecieć możemy zrobić w ten sposób, tu jakoś sobie niżej powiedzmy zlecimy i zaatakujemy kogoś, zobaczymy czy wygramy w każdym razie animacja łuku wygląda tak ten łuczek kurcze też ładny, w sensie z wyglądu mi się nie podobał na początku jak go zobaczyłem jak to wygląda, ale teraz jak tak patrzę to również ta animacja tego nowego łuku jest naprawdę ładna, także Spoko, generalnie spoko, fajne te nowe itemki, ładne, podobają mi się, wygląda to całkiem nieźle. Dobra, tutaj udało nam się wygrać, zmieniamy sobie, tutaj mamy tą broń, zmieniamy. No i jeszcze tarczę wam mogę pokazać, bo inne itemki, no to widzieliście tam w klaserze. Natomiast tarcza, jeszcze zmiana wyglądu, tarcza wygląda tak, tarcza też naprawdę ładna, to jest oczywiście ta ostatnia pozycja. Tarcza też naprawdę ładna, też mi się podoba, spoko, generalnie naprawdę bardzo spoko. Itemki, bardzo ładne, jeżeli chodzi właśnie stricte o wygląd itemków z tej edycji, no to myślę, że udane i nareszcie się doczekaliśmy broni, to w ogóle przede wszystkim. Tyle jeżeli chodzi o legendarny loch, wy mi piszcie jak tam wam poszła ta edycja, jestem bardzo ciekaw, piszcie w komentarzu, chętnie sobie poczytam. No, a teraz przechodzimy do giveawaya. Teraz przechodzimy do giveawaya. Oczywiście standardowo giveaway'e są co miesiąc. Za to, że wy używacie kodu twórcy, macie to wszystko na pierwszym banerku nad moją głową. Tam są tańsze grzybki. Jest to strona home.syfygame.net. Jest to oficjalna strona twórców gry, która pochodzi właśnie od nich. Pochodzi no bezpośrednio od twórców: jest to strona legitna i tak dalej. Tam na tą stronę możecie się zalogować swoim ID postaci, które znajdziecie tutaj w lewym dolnym rogu. Jak klikniecie opcję i klikniecie sobie zakładkę postać, no to tam można się właśnie zalogować, no po prostu nie wiem czy ja to mam zakryte, więc już nie będę klikał, ale w tej zakładce postać macie id postaci, ta id kopiujecie logujecie się na tą stronę, tam wam pokazuje na jaki serwer i na jaką postać jesteście zalogowani, no i tam można kupić klepsydry, można kupić grzybki, pakiety i tak dalej, w cenach przed podwyżką tak jak teraz macie, ja to powtarzam za każdym razem, ale może są tu jakieś nowe osoby tak jak teraz na przykład na Steamie czy na aplikacjach mobilnych macie najdroższy pakiet za 500 no to tam w dalszym ciągu są jest ten pakiet za 400, no i ogólnie wszystkie pakiety są tańsze około 20%. No i właśnie używając kodu twórcy, tam jak już coś kupujecie, macie pole kod twórcy, rozwijacie to i wpisujecie po prostu moją ksywkę Neutral. Ja dostaję 5% z tego co wy zapłacicie za grzybki, za jakieś pakiety, za klepsydry i tak dalej. Więc oczywiście w ramach podziękowań, odkąd w ogóle ta strona funkcjonuje, odkąd używacie tego mojego kodu, ja wam co miesiąc robię giveawaye. Czy to na paysafecardy, czy to właśnie na grzyby, na wasze konto, to już tam zwycięzca sobie sam decyduje. No, w ramach mówię takiej wdzięczności za to, że używacie tego kodziku. No i teraz mamy kolejny giveaway, to jest giveaway za wrzesień. Standardowo na początku każdego miesiąca robię za poprzedni miesiąc. Teraz jest troszkę później z uwagi na wyjazd, ale jest. No i mamy właśnie giveaway wrześniowy. Jakie są zasady? Ogólnie tak. Jak wysyłacie do mnie screeny, czy to na Instagramie, czy to na mailu, czy to na Discordzie przede wszystkim, jak używacie tego mojego kodu, no to ja to dodaję na kanał publiczny na Discordzie i dodaję was do takiej swojej prywatnej listy, którą mam tutaj. Mam nadzieję, że to wszystko widać, można sobie zatrzymać, a tak na szybko przelecę no i jak widzicie każdy dostaje swój numerek jak ktoś używa raz kodu i kupuje na przykład pakiet za dwie stówki z moim kodem to dostaje jeden numerek, jak ktoś używa kilka razy kodu, bo na przykład kupuje kilka pakietów, to za każde użycie dostaje numerek, a jak ktoś łącznie albo kupuje na przykład nie wiem, dwa pakiety po dwie stówy, albo kupuje jeden pakiet za cztery stówy, to dostaje z automatu dwa numerki, tak to działa, takie są zasady od kilku miesięcy, dlatego co niektórzy mają więcej tych numerków, co niektórzy mniej, wiadomo no i właśnie, ja tutaj to dopisuję i mam całą listę Całą listę, którą do momentu, wszystkie osoby, które mi wysłały screeny do momentu właśnie uży, zużycia tego kodu, do momentu nagrywania tego filmu, są tutaj. Ja wam to na szybko przelecę. Tutaj mamy pierwsze 53 osoby. Dalej mamy tutaj do 106 osoby. Można zatrzymać i siebie szukać. Ja wszystkich dopisałem na 100%, ale można sobie sprawdzić, czy jest na pewno wszystko ok dla osób, które mi wysyłały te screeny. Tutaj mamy do 159, tutaj mamy do 212, no i tutaj mamy jeszcze końcóweczkę do 238. Tyle osób od ostatniego giveaway'a do tego wysłało mi screeny, takie są tutaj niki i tak dalej. Jak ktoś mi wysłał na mailu, to dopisywałem w nawiasie e-mail, jak ktoś mi wysłał na Instagramie, to dopisywałem ig, jak widzicie, a jak ktoś mi wysłał na Discordzie, to nic nie dopisywałem po prostu. No i dobrze, i tak to wygląda, takie osoby biorą udział, jakie są zasady. Przede wszystkim jeżeli chodzi o giveaway, no to będzie to podzielone na 2 razy 200 zł. 2 razy 200 PSC Standardowo, czyli łącznie 4 stówki, no i pierwsze dwie stówki idą do, do której z osób, która mi właśnie wysłała screeny z tego kodu twórcy. Oczywiście wiadomo, ja to traktuję jako takie, no, forma wdzięczności, jakiegoś tam właśnie odwdzięczenia się dla Was za używanie tego kodu, ale Wy nie traktujcie tego wpisywania kodu tylko jako wzięcia udziału w giveawayu, tylko po prostu jako formę wsparcia. Skoro i tak coś kupujecie, na stronie macie taniej, wpisanie neutral zajmuje Wam 2-3 no, sekundy, no, to po prostu będę bardzo wdzięczny. Jak będziecie to robić, bo was to nic nie kosztuje, a ja mam z tego dodatkowe wsparcie. To, co wy zapłacicie za grzyby, no to idzie 5% z tego do mnie. Ale mówię, dużo osób mi te screeny wysyła, no i właśnie bierze udział w giveawayu. Pierwsze dwie stówki idą do której z osób, która właśnie wysyła mi te screeny, czyli z tej listy, którą Wam przed chwilą pokazałem. No i po prostu, wiadomo, jest jakiś wybierany numerek i tak naprawdę tyle. I tak naprawdę ten numerek wygrywa. Ja się z tą osobą kontaktuję, pytam się, czy chce PaySafeCarda, czy chce po prostu grzybki na swoje konto, żebym jej kupił. No i tam się już, powiedzmy, dogaduje. W każdym razie jest to równowartość dwóch stówek. Natomiast drugie dwie stówki idą do kogoś z komentarzy, bo nawet jak nie używacie mojego kodu, to i tak, no powiedzmy, samo to, że oglądacie, że komentujecie, że lajkuje, również mnie wspiera i bustuje ten kanał, więc oprócz tego, że osoby, które użyły kodu i wysłały mi screena, mogą też brać udział w tym giveaway'u z komentarzy, no to też osoby, które na przykład nie kupują grzybków, mogą sobie tam no, wziąć udział, generalnie wziąć udział. No i teraz tak, jakie są zasady? Jeżeli chodzi o wysyłanie screenów, to jeszcze można mi je wysyłać, ja tutaj będę dopisywał do tego giveaway'a, który trwa, natomiast w komentarzu piszcie jakiś kontakt do siebie. Najważniejsze, żeby nie był to adres e-mail, bo YouTube usuwa adresy e-mail, więc najlepiej, nie wiem, jakiś Discord, jakiś powiedzmy Instagram, no generalnie jakaś forma kontaktu, że jak jakiś komentarz wygra i ja będę się chciał skontaktować z tą osobą, żeby przekazać te dwie stówki, no to żebym miał jak to zrobić w dużym skrócie. No i tyle, nie generalnie tyle. Tak to wygląda, więc mówię, dwie stówki do osób, które mi wysyłały screeny, do której z tych osób, no i dwie stówki do kogoś z komentarzy. Osoba, która bierze udział, właśnie która mi wysłała screena, jest na tej liście, którą przed chwilą pokazałem. Również może pisać komentarz i też sobie zwiększyć, powiedzmy, szansę na zwycięstwo. Z tym nie ma żadnego problemu. Kiedy będzie rozstrzygnięcie Giveawaya, mamy wtorek, ten film leci pewnie we wtorek, ja to nagram z rana, więc zakładam, że za tydzień we wtorek na streamku wyłonimy sobie zwycięstwo. I ja się z nimi skontaktuję. Zawsze wam daję tydzień, żeby jeszcze osoby, które mi nie wysłały screena atakowego posiadają, żeby miały czas na zrobienie tego, żeby każdy zobaczył ten film giveaway'owy, żeby każdy powiedzmy sobie wiecie, mm, no nazwijmy to po prostu przez tydzień myślę, że każdy kto jest zainteresowany, ten weźmie udział w tym giveaway'u, no i właśnie za tydzień we wtorek na streamku na Twitchu, pewnie o godzinie 18 wyłonimy zwycięzców, ja wyślę te nagrody i jakby ten etap się zakończy, zacznie się nowy etap, który będzie na początku, zakładam listopada yy, za październik, tak jak mówię co miesiąc za używanie kodziku twórcy na tej stronie yy, coś robimy i chyba tyle jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania jak to wszystko funkcjonuje, można pytać w komentarzu, można do mnie pisać na Discordzie na Instagramie, na, yy, nawet na Mer ja zawsze tam odpowiem, jeżeli ktoś nie wie dokładnie jak te giveaway działają w każdym razie, no chyba wszystko powiedziałem są co miesiąc, kto mnie śledzi od dłuższego czasu ten wie i dziękuję Wam ślicznie za wsparcie, dziękuję Wam za kupowanie pakietów z moim kodem, czy to nie wiem czy to pakiet za powiedzmy dwie dyszki, czy to pakiet za cztery stówki, wiadomo, no za dwie dyszki to sobie każdy może policzyć ile dostaje, jak to jest tylko 5%, no ale to jakby nie ma to znaczenia, po prostu sam fakt wsparcia, sam fakt tego, że chcecie wpisać ten kod jest dla mnie bardzo fajny zwłaszcza że teraz mam tą przeprowadzkę i tak dalej, więc powiedzmy też jakieś koszta z tym związane są no a dzięki temu mi pomagacie, więc bardzo wam za to dziękuję no i obiecuję, że do normalnego i takiego na pełnej już nie chcę mówić czym tutaj na YouTubie kontentu wrócimy za około miesiąc i no ja sam już się nie mogę doczekać Tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję że się podobało. Subskrybujcie oczywiście z dzwonem, zostawiajcie kciuka w górę, piszcie komentarze, ten kontakt do siebie, jak tam wam poszedł legendarny log i tak dalej sobie poczytam. Yy, I co? Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję Wam pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!